Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiejszy odcinek programu Jedź Bezpiecznie po raz kolejny poświęcimy relacjom pieszy i kierowca na przejściu dla pieszych. Dlaczego u nas w Polsce nie może być tak jak w innych cywilizowanych krajach? Dlaczego u nas w kraju pieszy cały czas jest intruzem na swoim własnym przejściu? Nie wiem dlaczego, ponieważ przepisy właściwie są. Są w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych i stawiają nas w rzędzie krajów wysoko cywilizowanych w Europie pod względem motoryzacyjnym. Mówią o tym, że również pieszy wchodzący na przejście dla pieszych powinien być odpowiednio potraktowany i przepuszczony. No ale niestety one się nie przyjęły. One jakby nie przeszły procesu implementacji u kierowców. Chcemy w związku z tym przenieść je do ustawy. Chcemy jeszcze wyraźniej zaznaczyć, że kierowca ma zainteresować się nie tylko pieszymi, którzy są na przejściu dla pieszych, ale również tymi, którzy wchodzą na to przejście, którzy ewentualnie oczekują, żeby wejść, no bo boją się wejść, widząc rozpędzone pojazdy. I zmniejszamy prędkość, rozglądamy się, jest osoba piesza. Ona nie powinna stać, ona powinna mieć przywilej przejścia. Do tego dążymy, to chcemy zrobić, no ale przy takich kierowcach to grozi śmiercią lub kalectwem, popatrzcie Państwo. Niestety. No ale czy taka ustawa w czymś pomoże? Czy to cokolwiek zmieni w zachowaniu kierowców? Mam nadzieję, że po prostu wróciwszy do tego problemu, skoro te przepisy, które obowiązują u nas kilkanaście lat, się nie przyjęły, trzeba wrócić do problemu, pokazując może nieco zmieniony przepis w nieco innym brzmieniu, no o randze wyższej, bo ustawowej, i to spowoduje zmianę zachowań, zmianę przyzwyczajeń kierowców. Po raz kolejny w dzisiejszym programie zobaczymy, czy coś się poprawia w Polsce, czy raczej nic się nie poprawia. Niestety obawiam się, że wyjdzie na to, nic się w Polsce nie zmieniło. No i piesza. Piesza, która powinna w takiej sytuacji być przepuszczana. I popatrzcie Państwo, jak zwykle, nic się nie zmieniło. Nic, kompletnie nic. Opamiętał się dopiero trzeci kierowca. Przypomnę przepis, który funkcjonuje. Mówi on, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, mamy zmniejszyć prędkość w celu nienarażania pieszych na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu i wchodzących na przejście. Tych i tych nie możemy narazić na niebezpieczeństwo, a narażamy ich zwiększoną czy niezmniejszoną prędkością, narażamy ich wyprzedzaniem, narażamy ich tym, że nie zdążymy się zatrzymać, jak jeden z pojazdów się zatrzymał, czyli omijamy pojazd, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. To wszystko robimy nielegalnie, bo wszystkiego tego przepisy zabraniają, nakazują zmniejszenie prędkości. Tego wszystkiego nie robimy. I w związku z tym piesi stoją i kwitną. Stoją i czekają. W związku z tym nie dochodzą do przejść, nie szukają przejść, tylko przechodzą byle gdzie. Bo na przejściach są traktowani tak, jakby byli poza przejściem w jakimś normalnym, innym, nieszczególnie przygotowanym dla pieszych miejscu. Czy ta piesza będzie mogła bezpiecznie przejść? No może to się udało, ale wyprzedzony i tak zostałem. Co to dla naszych polskich kierowców? Większość wyprzedza. Proszę Państwa, większość jeździ źle. Większość, ciągle większość. Pojazd jadący prawym pasem ewidentnie zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym. Zgodnie z przepisami powinien pan się zatrzymać, ustąpić pierwszeństwa pieszym. Nie zauważyłem po prostu, że jest pieszy na pasach. Skąd się bierze taki kompletny brak szacunku do pieszego? To być może ten niższy stopień rozwoju, to, że nie wspomagamy się również jako kierowcy, że jesteśmy dla siebie wrogami. To tym bardziej, jak mamy kogoś w innym charakterze na drodze, no to jeszcze bardziej źle się do niego odnosimy. No i to moment, w którym nie powinienem zostać wyprzedzony, popatrzmy. Nie powinien. A byłem. Powód naszej kontroli, panie kierowco, wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych. Mandat karny jest 200 zł, punktów niestety 10. Mniejszy mandat. Tyle przewiduje taryfikator. Nie da się nic. Tyle. Zostawić, ale... Panie kierowco, tyle przewiduje taryfikator, nie ma tam żadnych widełek. No, ale ja myślę, że do polskiego kierowcy przemówiłyby 10 razy wyższe mandaty. No tak, ale musiałby policjant przy każdym takim przejściu o ruchu niekierowanym mandatować.
musiałaby być jakaś gigantyczna ilość policjantów, którzy by to realizowali. Przy obecnym stanie kadrowym policji nawet zwiększone mandaty być może, że niewiele pomogą. Czy wie pan, za jakie wykroczenia został pan zatrzymany do kontroli? Wykroczenia? Tak, wykroczenia. Znaczy za jedno to wiem. Nie, no może mi pan przybliżyć? To za telefon zapewne. Korzystając z telefonu komórkowego, pan nie zauważył, że pojazdy jadące prawym pasem zatrzymały się w celu przepuszczenia pieszych. Pan również to powinien zrobić. Piesi znajdowali się, proszę pana, już na przejściu dla pieszych. Być może, że kamery na każdym przejściu dla pieszych by pomogły. No ale znowu, jaka to gigantyczna armia ludzi do obróbki tych kamer. Myślę, że nie tędy droga. Myślę, że po prostu jak najszybsze wprowadzenie tych jakby dodatkowych przepisów musi spowodować to, że zrozumiemy, iż ten problem istnieje. Przecież kierowcy sami są pieszymi od czasu do czasu, ale są. I też stoją i czekają na łaskę innych kierowców. To musi się zmienić we wzajemnych stosunkach. Korzystanie z telefonu, mandat w wysokości 200 zł, 5 punktów karnych. A proszę pana, omijanie jest mandat w wysokości 500 zł, 10 punktów karnych. W dniu dzisiejszym mandat w wysokości 700 zł, 15 punktów karnych. 700 i 15 punktów? Tak, proszę pana. Masakra. Ale czemu masakra? No bo 15 punktów to już daleko nie ma do straty prawa jazdy. Proszę pana, ja panu powiem tak, że ja uważam, że tylko 700 zł w tym przypadku i 15 punktów. Inne skutki tego by były, jakby pan tą osobę potrącił. No ale to jakie mam w ogóle szanse w sądzie? Proszę pana, no w sądzie ja nie wiem. Telefon z pracy, bo musiałem się być z dzieckiem, bo mnie już cisnął. Proszę pana, ja pana w zupełności rozumiem. Może pan korzystać z telefonu, ale tylko i wyłącznie posługując się zestawem głośno mówiącym. Ja rozumiem, że za telefon, jakbym pan przyłożył, to jeszcze bym zrozumiał. Nie może być tak, że w Niemczech pieszy, który dochodzi do przejścia dla pieszych, może przez niebezpiecznie przejść. W Szwajcarii i we Francji, w Norwegii i w Szwecji podobnie. A u nas pieszy dochodzi i stoi. Czasem biegnie, bo boi się, że te nadjeżdżające pojazdy zrobią mu krzywdę. To skandal, że jesteśmy na ostatnim miejscu w krajach Unii Europejskiej pod względem ilości pieszych, którzy giną na przejściach dla pieszych. Giną. Nie tylko są poszkodowani, nie tylko są poranieni, nie tylko leżą na łóżkach szpitalnych, po prostu giną ze względu na to, że nasza prędkość zabija. Popatrzcie państwo, jak jedzie kierowca tego Focusa. Czy on zwalnia przed przejściem dla pieszych? Czy on na coś patrzy? Bezrefleksyjny, pędzący znak przejścia dla pieszych. Nic. I dopiero samo hamowanie praktycznie na przejściu dla pieszych albo jakaś refleksja, ale spóźniona. Ten pieszy, gdyby wszedł, nie żyłby. Tak jeździmy, proszę państwa. No a szczęście nie wszyscy. Pieszy, niechroniony uczestnik ruchu w zetknięciu z pojazdem ma naprawdę stosunkowo ograniczone szanse. A jeżeli my jeździmy tam z prędkością 60 czy 70 km na godzinę, to nie ma żadnych szans, żeby przeżyć. Poczekaliśmy aż do godzin wieczornych, żeby pokazać państwu, jak trudno dostrzec pieszego, który tak zlewa się nieco z tłem. Zobaczcie państwo, tutaj jest pieszy, który miałby prawo przejść. Spróbujemy mu to umożliwić, mając jednocześnie rękę na sygnale dźwiękowym, żeby ewentualnie przestrzec innych, którzy chcą zachować się nieprawidłowo. Na szczęście w tym przypadku takich sytuacji nie było. Ale proszę państwa, takiej widoczności, a czasami bywa jeszcze gorsza, musimy naprawdę powoli dojeżdżać do przejść dla pieszych, musimy naprawdę zmniejszyć prędkość, musimy zwiększyć obserwację, musimy się skupić. Przestrzegamy przed tym. To najgorszy okres dla bezpieczeństwa pieszych. Dlatego po raz kolejny ten program i apel do posłów, przyspieszmy prace legislacyjne. Spod komisji sejmowej wyszły dobre przepisy. Utknęły na etapie, z tego co mi wiadomo, komisji sejmowej. A jest rok karencji, jest rok od momentu wejścia w życie ustawy do momentu wejścia w życie tych przepisów. Okres przejściowy, jednego roku. To strasznie dużo. My przesuwamy się w związku z tym w rok 2016. A w międzyczasie zginie kolejna armia ludzi. U nas giną całe osiedla na przejściach dla pieszych. No, spieszy się ta ciężarówka. Udało się. Troszkę się denerwowałem, ale przeszli bezpiecznie. Ale czy my musimy się martwić o innych? No tak, ciągle musimy się martwić o tych innych, niesfornych kierowców. Mam nadzieję, że ten kolejny program do tego tematu się odnoszący wpłynie na posłów, a wcześniej na zachowania nas, kierowców. No właśnie, może nasze apele pomogą w tym, że uratujemy chociaż jednego pieszego. Na to liczę. Oby tak było.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.